będziemy czekać na Państwa od samego rana, by pokazać telewizję od środka. W współczesnym świecie mają wpływ na wszystkie obszary życia człowieka. Pozwalają nam się komunikować, budować relacje i więzi. Są dla nas źródłem informacji, edukacji i rozrywki. Media, a w szczególności media publiczne, których rolą jest współtworzenie polskiej kultury i archiwizacja jej dokonań dla potomnych. To one budują i scalają naszą wspólnotę. Marcin Kusy. Agata Konarska. Wspólnie mamy przyjemność powitać widzów Telewizji Polskiej, słuchaczy Polskiego Radia oraz gości zgromadzonych w studiu na ceremonii gali wręczenia Nagród Mediów Publicznych 2021. W szczególności pragniemy powitać przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, ministra Krzysztofa Czabańskiego. Członkinię Rady Mediów Narodowych, panią Joannę Lichocką. Członka zarządu Telewizji Polskiej, pana Mateusza Matyszkowicza. Zastępcę przewodniczącego Krajowej Rady Radiofonii i Telewizji, panią Teresę Bochwic. Prezes Zarządu Polskiego Radia, panią Agnieszkę Kamińską. Prezesa Zarządu Audytorium 17, pana Pawła Palucha. Prezesa Polskiej Agencji Prasowej, pana Wojciecha Surmacza. Członka Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej, pana Radosława Włoszka. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiego Radia, pana Janusza Niedzielę. Przewodniczącego Rady Nadzorczej Polskiej Agencji Prasowej, pana Macieja Świrskiego. Witamy szacowne kapituły nagród oraz nominowanych w poszczególnych kategoriach. Zapraszam na scenę pomysłodawcę idei Nagród Mediów Publicznych, przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, pana ministra Krzysztofa Czabańskiego. Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu. Dziękuję za to zaproszenie. Proszę Państwa, wiemy, że te wręczenie nagród, te gale, to jest święto kultury polskiej. To jest hołd, nie waham się użyć tego słowa, jakie media publiczne składają kulturze polskiej i twórcom kultury polskiej. Przede wszystkim chciałem pogratulować nominowanym do tych nagród. Nominowanym to są wybitne postacie naszego życia z szeroko pojętej kultury i pogratulować im tych nominacji. Już niezależnie od tego, kto będzie laureatem, gratuluję wszystkim tym, którzy znaleźli się w gronie kandydujących do tego lauru najwyższego. Punktem drugim, z którym się chciałem z Państwem podzielić, to jest wdzięczność i podziękowanie dla spółek medialnych, ponieważ to, że się zorganizowały, że się dogadały, że te nagrody się rozwijają. Już są cztery, w czterech kategoriach. Zaczynaliśmy od dwóch kategorii przed laty z Andrzejem Urbańskim jako ówczesnym prezesem Telewizji Polskiej. Zaczynaliśmy od kategorii literatura i muzyka. Te kategorie są kontynuowane, chociaż pod literaturą jest pod nazwą słowo, jest pojęciem szerszym. Ale doszły, po wznowieniu tych nagród doszedł jeszcze obraz, kategoria obraz, a od tego roku kategoria idea. Dziękuję spółkom mediów publicznych za to, że się ze sobą dogadały, choć każda jest autonomiczna i nie jest to proste, że się dogadały i kontynuują te nagrody. Ale chciałem też z Państwem się podzielić pewnym wspomnieniem, ponieważ z niego płynie przesłanie na przyszłość i dobrze by było, gdyby to przesłanie towarzyszyło nam przy dalszych, następnych galach,
mediów publicznych przy dalszych nagrodach, żeby to było przesłanie na zawsze dla tych nagród. Otóż te nagrody się zrodziły z rozmowy trzech panów. Pana Janusza Kurtyki, ówczesnego prezesa Instytutu Pamięci Narodowej, pana Andrzeja Urbańskiego, ówczesnego prezesa Zarządu Telewizji Polskiej i w mojej obecności. We trzech żeśmy rozmawiali, ja byłem wtedy szefem Polskiego Radia. Mówiliśmy o konieczności wyjścia do twórców polskiej kultury z podziękowaniem, z zachętą, z podziękowaniem, z uświadomieniem wszystkim, że kultura jest podstawą dla mediów publicznych, że bez kultury nie ma tych mediów, a dzięki mediom publicznym kultura może się w Polsce rozwijać, a kultura jest naszą przyszłością. Ta gala i każda poprzednia i każda następna będzie, myślę, wyrazem naszej pamięci wobec i wdzięczności wobec Janusza Kurtyki i Andrzeja Urbańskiego, których już z nami nie ma. Pamiętajmy o ich dokonaniach, nie tylko tych związanych z nagrodami, bo dużo dobrego wnieśli do życia publicznego w Polsce. Życzę Państwu miłego wieczoru. Dziękujemy przewodniczącemu Rady Mediów Narodowych, panu ministrowi Krzysztofowi Czabańskiemu. A zanim poznamy pierwsze rozstrzygnięcia wieczoru, kilka słów chciałby nam powiedzieć gospodarz gali, prezes Zarządu Telewizji Polskiej, pan Jacek Kurski. Ponieważ nie mógł być z nami osobiście, nagrał dla nas krótki film. Zbigniew Herbert powiedział kiedyś, że kultura to budowanie wartości, dla których warto żyć. I właśnie takie myślenie o kulturze jest wyznacznikiem kierunku naszej codziennej pracy. Taka też jest misja mediów publicznych. Pokazywanie prawdy o Polsce i świecie i budowanie, pomimo wszelkich przeciwności, wspólnoty narodowej Polaków. Te media mają dzisiaj swoje święto. Nagrody, które wręczymy, otrzymają twórcy, którzy potrafili wybitne osiągnięcia artystyczne połączyć z misją, ale również z oglądalnością, słuchalnością i poczytnością. Są one wyrazem naszej wdzięczności i podziwu, ale jeszcze bardziej zachętą do dalszej aktywności twórczej. Niestety infekcja, na szczęście nie COVID, nie pozwoliła mi być dzisiaj z Państwem. Dziękuję przewodniczącemu Rady Mediów Narodowych Krzysztofowi Czabańskiemu, inicjatorowi tych nagród, że zgodził się wręczyć w moim imieniu nagrodę główną w kategorii obraz. Od początku funkcjonowania wznowionej Nagrody Mediów Publicznych miałem poczucie pewnej niesprawiedliwości, a na pewno niedosytu, że można było przyznać tylko jedną nagrodę. A przecież tyle pięknych i wartościowych dzieł powstaje każdego roku. Tym bardziej cieszę się, że w gronie prezesów Polskiego Radia, Polskiej Agencji Prasowej i Audytorium 17 zgodziliśmy się na przyznanie dodatkowych nagród specjalnych. W przypadku kategorii obraz nagrody specjalne są, podobnie jak nagroda główna, wynikiem decyzji całej kapituły, a nie tylko prezesa telewizji. Dziękuję minister Lichocki, prezesowi Matyszkowiczowi, dyrektorowi Olechowskiemu i redaktorowi Babiarzowi za przyjęcie zaproszenia do wręczenia nagród specjalnych. Dziękuję kapitułom w poszczególnych kategoriach. Dziękuję bratnim spółkom mediów publicznych za współpracę i zorganizowanie tej wspaniałej gali. I gratuluję wszystkim laureatom. Dziś wieczorem, jak co roku, poznamy laureatów Nagród Mediów Publicznych 2021 w następujących kategoriach. Słowo, muzyka, obraz. Po raz pierwszy w historii nagród pojawi się też nowa, czwarta kategoria. Idea. Laureatów wyłoniły powołane w tym celu kapituły. Władze polskich mediów publicznych przyznają dziś także swoje nagrody specjalne. Całemu przedsięwzięciu patronują Polska Agencja Prasowa, Telewizja Polska, Polskie Radio oraz Audytorium 17, czyli 17 regionalnych rozgłośni radiowych. Za chwilę pierwsza kategoria wieczoru. Słowo. Myślę, że najlepszą zapowiedzią tej kategorii będą słowa wielkiego poety. Co się zdarzy przy drodze? Utwór do słów wiersza Krzysztofa Kamila Baczyńskiego wykonają specjalnie dla Państwa Orkiestra Polskiego Radia w Warszawie pod batutą Grzegorza Urbana i Grzegorz Wilk. Co się zdarzy przy drodze? Nie wraca. To, co w wieczność odchodzi, ginie. Nie płacz, nie płacz, zawsze pozostaje urojona podróż.
jeszcze pragnień w powietrzu śpiewanie, jeszcze w trawach wędrówka zostali albo grób, z niego jodłą fruje. Co się zdarzy przy drodze, nie wraca. I to, co w wieczność odchodzi, ginie, ginie. Nie płacz, nie płacz, zawsze jeszcze zostanie. Tabun drzew niby masztu. Pragnień w powietrzu śpiewanie, jeszcze w trawach wędrówka zostanie, albo grób z jego jodłą wyfruniesz, albo grób z niego jodłą wyfruniesz. Baczyński obchodziłby w tym roku swoje setne urodziny i pewnie zdziwiłby się, że stał się autorem piosenek. Powstawały nawet całe płyty z jego wierszami. Przed nami pierwsza kategoria wieczoru – słowo. Nagrodę przyznała specjalnie powołana w tym celu kapituła. Kapituła, kategoria słowo. Krzysztof Masłoń, przewodniczący kapituły, dziennikarz, publicysta i krytyk literacki. Cezary Bielakowski, redaktor naczelny Polskiej Agencji Prasowej. Radosław Gil, dziennikarz, zastępca redaktora naczelnego Polskiej Agencji Prasowej. Andrzej Mastalerz, aktor i reżyser. Wojciech Tomczyk, dramatopisarz, scenarzysta, producent i krytyk filmowy. W tym roku członkowie kapituły stali przed wyjątkowo trudnym wyborem. Oto nominowani w kategorii słowo. Nominowani, kategoria słowo. Antoni Libera, krytyk literacki, reżyser teatralny, prozaik, eseista i tłumacz, m.in. Sofoklesa, Oscara Wilda i Jeana Racina. Znakomity znawca twórczości Samuela Becketa, nominowany za uparte trwanie na lądzie mądrej literatury i konsekwentne próby wpływania na stan ducha społeczeństwa poprzez stworzenie nowych jakości z przywołaniem dawnych miar. Andrzej Mularczyk, mistrz scenopisarstwa, reportażu i dialogu. Autor słuchowisk, a także scenariuszy filmowych, m.in. trylogii Sami Swoi, Nie ma mocnych, Kochaj albo rzuć oraz seriali Dom czy Droga. Nominowany za konsekwentne opisywanie świata, w którym żyjemy, oryginalnymi frazami. Na przykład, a co to za demokracja, gdzie każdy może mieć swoje zdanie? Czy sąd sądem, a sprawiedliwość musi być po naszej stronie, które na stałe weszły do żywej polszczyzny? Joanna Siedlecka, reportażystka, dziennikarka i eseistka, autorka wielu biografii i zbiorów reportaży, m.in. książki Czarny ptasior, demistyfikującej okupacyjny fragment życiorysu Jerzego Kosińskiego, na którym zbudował on swoją światową popularność. Nominowana za konsekwentną i bezkompromisową wierność w pracy pisarskiej dewizie Józefa Mackiewicza, głoszącej, że tylko prawda jest ciekawa.
to byli znakomici nominowani. A kto ostatecznie zwyciężył? Zapraszam na scenę przewodniczącego kapituły w kategorii Słowo, który ogłosi werdykt, a także wygłosi laudację na cześć laureata. Zapraszam pana Krzysztofa Masłonia. Oraz wręczającego nagrodę prezesa Zarządu Polskiej Agencji Prasowej, pana Wojciecha Surmacza. Zapraszamy panów. Dobry wieczór. Laureatka Nagrody Mediów Publicznych w kategorii Słowo stwierdziła kiedyś, że tak jak Melchior Wańkowicz najbardziej ceni najlepsze dowody żywotności pisarskiej, czyli krytyczne recenzje. No skoro tak, to tych nie brakowało jej niemal od samego początku pracy. A już na pewno od 1987 roku, odkąd pisząc o Witoldzie Gombrowiczu książkę Jaśnie Panicz, znalazła swój temat życia, specjalizację, a stało się nią portretowanie pisarzy, tworzenie ich prawdziwych wizerunków, a nie podkoloryzowanych monideł. Biografistyka ma bowiem dwa wymiary. Pierwszy, jakże rozpowszechniony, to niekończące się pielgrzymowanie i składanie wieńców. Drugi, to znów cytuję laureatkę, mozolne, nieefektowne, samotne dogrzebywanie się do prawdy. Joanna Siedlecka, bo oczywiście o niej mowa, nie budowała swoim bohaterom pomników, bo te, jak twierdzi i słusznie, lubią tylko gołębie. Interesowało ją to, co nieraz pokrywała zmowa milczenia, o czym mówiło się szeptem albo nie mówiło się wcale. Nie przyjmowała do wiadomości istnienia białych plam, bo nic jej tak nie mobilizowało, jak wyznawała, jak tabliczka z napisem zabronione. Czasem też coś zazgrzytało jej w trakcie lektury, jak to się stało w wypadku malowanego ptaka Jerzego Kuśnickiego. Gdy inni powtarzali, jak za panią matką Brechty, o prześladowaniu biednego żydowskiego chłopczyny przez nieokrzesanych i zboczonych niestety chamów z polskiej wsi, i ona Siedlecka wsiadła w samochód, pojechała do Dąbrowy Rzeczyckiej w okolice Sandomierza, żeby przyjrzeć się temu chamstwu, porozmawiać z nim, udzielić mu głosu. Zdążyła. Żyli jeszcze ludzie pamiętający i malowanego chłopca, i jego ojca, i księdza, który rzekomo dręczył przyszłego pisarza, w rzeczywistości znalazł w rodzinie Kosińskich schronienie, ratując ją od zagłady. Tak narodzi się Czarny Ptasior, jedna z najbardziej zhejtowanych książek, jakie pamiętam. Tyle, że w 1993 roku nikt jeszcze nie używał terminu hejt u nas. Wystarczyło mówić obmówienie, sflekowanie, nagonka. I to właśnie wtedy spotkało laureatkę Nagrody Mediów Publicznych, panią Joannę Siedlecką. Oswoiliśmy nareszcie wspaniałą twórczość Józefa Mackiewicza, którego 120. rocznicę urodzin obchodzić będziemy w przyszłym roku szczególnie uroczyście, bowiem Sejm ustanowił rok 2022 rokiem Józefa Mackiewicza. Jego sławne zdanie o tym, że jedynie prawda jest ciekawa, przewoływane jest dzisiaj przez wielu ludzi z prawa i z lewa, także i tych, którzy kłamali i kłamią zawsze i wszędzie. Autorka wcześniej wymienionych tytułów, a przecież i Mahatmy Witkaca, i Pana od poezji o Zbigniewie Herbercie, i wypominków, których oddała sprawiedliwość m.in. Stanisławowi Rembekowi, i obławy, i biografii odtajnionych, pisarstwem swoim udowadnia, że twórca Drogi donikąd miał stuprocentową rację. A ona ze słów jego wyciągnęła najdalej idące wnioski, płacąc za to wysoką cenę. Bo proszę państwa, zawsze odwaga kosztuje najwięcej. Dziękuję. Pani Joanna Siedlecka, zapraszamy. Zapraszamy serdecznie. Ja tylko mogę pogratulować, więc proszę przyjąć. To waży, to jest ta nagroda. To jest bardzo ciężka nagroda. Ciężko zapracowana. Bardzo prosimy laureatkę też o kilka słów. No mam nadzieję, że nie dostałam tego z racji parytetu, bo widzę, że tu dość mało pań. Oczywiście, jak tu Krzysztof, prawda, zaznaczył, bo nie będę udawała, że nie znamy. Lubię też, cenię ataki. Kisiel nawet je tylko i wyłącznie kolekcjonował, a nawet podobno kupował. Bo to jednak zawsze, prawda? Tak samo zresztą Wańkowicz. Ale no bez przesady. Bardzo cenię też nagrody.
I jeżeli się, nie, czy nie piszę dla nagród, a jeżeli się trafiają, oczywiście jestem bardzo, bardzo szczęśliwa, no bo cóż, co tu dużo ukrywać, twórcy są spragnieni nagród, jak dzieci, prawda? Również to lubimy. Dlaczego to lubię? Bo, jak mówię, nagroda wzmacnia, umacnia nas. No nie tylko finansową, ale myślę przede wszystkim duchową. Czujemy, że nie jesteśmy sami, że to jednak ktoś zauważył i wzmacnia nas i można powiedzieć, przepraszam, w razie kolokwialnie, daje takiego pozytywnego kopa. Więc myślę właśnie, że ja również tego kopa dostałam i jak mówił Wańkowicz, który ciągle marzył właśnie mimo lat, że jeszcze upoluje Głuszca, że jeszcze coś napisze znakomitego, to ja również właśnie mam taką nadzieję. Bardzo dziękujemy. Dziękujemy. Gratulujemy. Joanna Siedlecka. Tymczasem Marcin, z tego co wiem, chciałby Państwa zaprosić do tańca, czy tak? Owszem, Tańczące Eurydyki to przebój z repertuaru Anny German, którym święciła sukcesy na festiwalach w Opolu i w Sopocie. Ten piękny utwór przypomni nam teraz Kasia Cerekwicka. Każdej nocy jest koncert, zatrzymajcie się w progu, Eurydyki tańczące, zanim świt pierwszy promień rzuci smugą na ścianę, niech was tulą w ramionach Orfeusze pijani. Płyną gwiazdy jak stulecia, tańczące Eurydyki, koronkowy rzuca szar. Rzeka śpiewa pod mostami, tańczy krzywy cień latarni, o rozwarte drzwi kawiarni grzbiet ociera czarny. Tańczące Eurydyki, Kasia Cerekwicka. Brawa dla Kasi, towarzyszącej nam przez cały dzisiejszy wieczór Orkiestry Polskiego Radia w Warszawie pod dyrekcją Grzegorza Urbana. A przed nami druga kategoria, muzyka. Zazwyczaj oceniamy wartość artystyczną muzyki, zapominając, że ma ona niezwykle ważną funkcję społeczną. Muzyka łagodzi obyczaje. Czy tym tropem kierowali się przy podejmowaniu decyzji członkowie kapituły w kategorii muzyka?
Kapituła. Kategoria muzyka. Wojciech Trzciński, przewodniczący kapituły, kompozytor, pianista i gitarzysta, dyrygent i producent muzyczny. Piotr Beczała, tenor, solista operowy. Halina Frąckowiak, wokalistka, kompozytorka i autorka tekstów. Krzysztof Trebunia-Tutka, muzyk, multiinstrumentalista i pedagog. Jan Ptaszyn-Wróblewski, muzyk jazzowy, kompozytor, aranżer i krytyk muzyczny. A kto miał w tym roku szansę na nagrodę? Oto nominowani w kategorii muzyka. Nominowani. Kategoria muzyka. Agnieszka Budzińska-Bennett, wokalistka, pianistka, harfistka i muzykolog. Założycielka międzynarodowego zespołu muzyki dawnej Peregrina. Nominowana za promocję polskiej kultury na całym świecie, niezwykłe umiejętności i pasję, z którą przybliża słuchaczom zapomniane skarby polskiej muzyki dawnej. W tym nagranie z chórem Polskiego Radia Melodii na Psałterz Polski Mikołaja Gomułki. Leszek Możdżer, wybitny muzyk jazzowy, kompozytor, producent i twórca muzyki filmowej. Nominowany za dar łączenia słowiańskiego ducha ze światowymi trendami w muzyce jazzowej, ogromną kreatywność oraz nieustający głód poszukiwania nowych form wyrazu, a wreszcie nieczęstą umiejętność poruszania muzyką najgłębszych emocji. Józef Skrzek. Pionier rodzimej sceny rocka progresywnego i elektronicznego. Basista, multiinstrumentalista, kompozytor zaskakujący i zachwycający słuchaczy już od ponad 50 lat. Nominowany za wybitne osiągnięcia w dziedzinie muzyki rozrywkowej w jej najbardziej ambitnym wydaniu oraz za umiejętne łączenie sakrum z profanum. To byli wspaniali nominowani, a teraz poznamy już za chwilę dosłownie zwycięzcę. Zapraszam na scenę przedstawiciela kapituły muzyka, który ogłosi werdykt. Panie i panowie, Halina Frąckowiak. Dobry wieczór państwu. Proszę państwa, bardzo trudno jest wybrać spośród tak wielu wspaniałych, wybitnych artystów, których szanujemy, cenimy, a czasami jesteśmy ich wielkimi wielbicielami. Jak wybrać tego jedynego na pierwsze miejsce, pierwszą nagrodę? Józka spotkałam podczas koncertów Muzykoramy, kiedy on właściwie już odchodził od grupy Niemen, z grupy Niemen, a ja kończyłam swoją współpracę z grupą ABC. Wtedy spotkaliśmy się razem, jak powiedziałam, w tym koncercie Muzykoramy. Natomiast bardzo uważnie słuchałam, bo Józka jeszcze wtedy nie znałam. Znałam Czesława. Słuchałam Czesława, ale nie tylko. Słuchałam Józka, który grał tak, że niebo się otwierało, a stamtąd płynęła muzyka tylko z jego duszy. Józku, bardzo się cieszę i gratuluję tej nagrody tobie. I życzę, aby dalsza twoja droga była tak piękna i pełna artystycznego ducha i harmonii. Laureatem jest Józef Skrzek. A nagrodę w imieniu Józefa Skrzeka odbierze menadżer artysty pan Tomasz Koper. Was zapraszam. Szanowni państwo, Józef Skrzek nagrał dla nas krótki film z podziękowaniami. Popatrzmy i posłuchajmy. Dziękuję.
Jesteście z miłości. Życzę wam spełnienia marzeń, muzyki, sztuki piękna. Oby te błogosławieństwa i te talenty istniały między wami po to, żebyście byli dla siebie kochani. Zagram wam o wiatorze. A zatem znamy już część odpowiedzi, a na inne wciąż czekamy. Mówimy dziś o tym, jaką rolę pełnią media publiczne. Informacyjną, kulturotwórczą, rozrywkową, zupełnie jak w piosence, którą teraz usłyszymy. Otóż to. Najświeższe informacje z wydarzeń na moście w Avignon przedstawi państwu wierszem nasz specjalny korespondent, przed państwem Janek Traczyk. Wiersz jest żyłką słoneczną na ścianie, jak fotografia wszystkich wiosen. Kantyczki deszczu wam przyniosę, wyblakłe nutki w nieba dzwon, jak wody wiatrem oddychanie. Tańczą panowie niewidzialni na moście w Avignon. Zielone staroświeckie granie, jak anemiczne pączki ciszy. Odetchnij drzewem, to usłyszy. Jak promień naprężony ton, jak na najcieńszej wiatru gamie, tańczą liściaste suknie, panie. Tańczą liściaste suknie, panie, na moście w Avignon. Tańczą liściaste suknie, panie, na moście w Avignon. W drzewach, w zielonych okien ramię, przez widma miast srebrzysty gotyk, wirują ptaki płowo złote, jak lutnie co uciekły z rąk. W lasach zielonych białe łanie uchodzą w coraz cichszy taniec. Tańczą panowie, przed nami kolejna kategoria wieczoru obraz. Dziś to właśnie obrazy rządzą naszą zbiorową wyobraźnią. W zasadzie możemy obejrzeć świat nie wstając z fotela. Uczeń podstawówki widział więcej niż Johann Wolfgang Goethe przez całe życie. I tego procesu chyba nie powstrzymamy, ale wciąż możemy decydować, co oglądamy. Kulturę czy antykulturę, jak ujął to jeden z członków kapituły. Czas najwyższy poznać cały jej skład. Kapituła kategorii obraz. Kapituła kategoria obraz.
Jacek Kurski, przewodniczący kapituły, prezes zarządu Telewizji Polskiej. Maciej Łopiński, przewodniczący Rady Nadzorczej Telewizji Polskiej. Przemysław Babiarz, dziennikarz i komentator sportowy. Adam Bujak, artysta fotografik. Jarosław Olechowski, redaktor naczelny Telewizyjnej Agencji Informacyjnej. Odkryjmy więc kolejne karty. Oto nominowani w kategorii obraz. Nominowani, kategoria obraz. Kalina Cyz, nominowana za stworzenie unikatowej jakości przekazu 18. konkursu Chopinowskiego na antenach TVP1, TVP Kultura i TVP Kultura 2, którego nowoczesne techniki realizacyjne współgrały z poszanowaniem muzyki i krytyczną refleksją oraz popularyzacją najważniejszego wydarzenia muzycznego. Elżbieta Jaworowicz, dziennikarka i reżyser filmów dokumentalnych, autorka Sprawy dla reportera. Nominowana za inspirowanie działań umożliwiających ludziom skuteczną walkę o swoje prawa i racje oraz zabudowanie więzi z widzem. Miłosz Kłeczek, dziennikarz, nominowany za program telewizyjny Kasta i za stawanie w obronie pokrzywdzonych. A kto ze znakomitych nominowanych został laureatem? W szczegóły wprowadzi nas przedstawiciel kapituły, pan Przemysław Babiarz. Zapraszamy na scenę. A nagrodę wręczy przewodniczący Rady Mediów Narodowych, pan minister Krzysztof Czabański. Obu panów zapraszamy. Dobry wieczór Państwu. W piłce nożnej o rasowym napastniku mówimy, że nie boi się włożyć głowy tam, gdzie inni boją się wstawić nogę. W pewnym przybliżeniu to samo możemy powiedzieć o wybitnym, klasowym reporterze. On też jest w akcji, on też podejmuje się nieszablonowych zagrań, nie stroni od tomatów, od których stronią inni, nie boi się konsekwencji, nie boi się ludzi, ale oprócz odwagi musi mieć jeszcze głowę na karku i serce, aby czuć i współczuć. I tym odróżnimy wybitnego reportera od zimnego drania. Bo w tym jest rzeczy sedno, że nie jest mu wszystko jedno. Upływ czasu, zmęczenie, podobieństwo poszczególnych przypadków niejednego wpędziły w rutynę. Świeżość jest znakiem mistrzów. Świeżość tylko oni zachowują. A świeżość, jak wiadomo, jest tylko jedna, pierwsza i tym samym ostatnia. Cytat. Każdy mój program jest debiutem. Każdy czwartek jest premierą. To są słowa postaci, o której mam zaszczyt mówić w tej laudacji. I dalej. Spotkania z ludźmi i możliwość pomagania im to jest praca, która nigdy się nie nudzi. Ale nie oszukujmy się, dźwiganie na sobie ludzkich nadziei i niezawodzenie tych nadziei kosztuje. No to jeszcze jeden cytat, który zdradzi płeć laureata, chociaż wszyscy już wiemy, o kogo chodzi. Nie umiem być profesjonalnie obojętna. Czasem zdarza mi się popłakać z bohaterami, ale mam też pewność ręki lekarza, który gdy operuje, nie może mieć drżącej dłoni. Koniec cytatu. Czułość chirurga, pewna ręka kobiety. Dodajmy do tego atuty bezcenne w kategorii obraz. Uroda, wdzięk i klasa. A wszystko to ty, a wszystko to ty. A wszystko to ty, Elżbieto Królowo nasza. I przyznam się jeszcze do jednej rzeczy. Próbowałem, tak jak znak firmowy, pozycja, w której siedzi Elżbieta Jaworowicz i prowadzi swoje programy, próbowałem tak zasiąść w domu, wytrzymałem pół minuty, a ty tak możesz bez końca. Szanowni Państwo, w imieniu kapituły Nagrody Mediów Publicznych w kategorii obraz mam zaszczyt ogłosić, że zdobywają Elżbieta Jaworowicz. Zapraszamy.
Państwa, każdy, kto pisze, wie, że najtrudniejsze jest pierwsze zdanie. Mam już za sobą właściwie całą laudację, bo kolega, którego podziwiałam i spotykałam w bibliotece, kiedy jeszcze taka była, powiedział tak pięknie, że nie ośmielę się, ale trzeba. I z przyjemnością, i wdzięcznością, i wzruszeniem dziękuję znakomitej Kapitule, że dostrzegła wartość obrazu w programie publicystycznym, który ze swej natury i popularnie pokazuje tak zwane gadające głowy. W naszych czasach, w naszej epoce, kiedy bombardowani jesteśmy wielością, nadmiarem obrazów, słów, newsów i fake newsów, bardzo łatwo zgubić sens. I dlatego robię reportaże. Od lat jeżdżę tysiące kilometrów z ekipą tam, gdzie wzywają mnie ludzie zmarginalizowani, opuszczeni, którzy często są w bardzo trudnej sytuacji. I wiem i wierzę w to, że najważniejsze w tej pracy jest spojrzenie w oczy, blisko tego człowieka, z pewną nutą zrozumienia, empatii, a nawet czułości. Jestem też wdzięczna mojej stacji, która pozwala mi robić to, jak potrafię najlepiej. I liczę, że Państwo będą zawsze z tym programem i telewizją publiczną. Dziękuję serdecznie Państwu i naszym widzom. Dziękuję. Elżbieta Jaworowicz, gratulujemy, dziękujemy pięknie. Motywem przewodnim naszej uroczystości są muzyczne interpretacje wierszy wybitnych polskich poetów. Mariusz poezji z popkulturą to prawdziwe wyzwanie dla wykonawcy. Wiersz Cypriana Kamila Norwida, Pielgrzym, zaśpiewa Janusz Radek. Stanów stan, jako wieża nad płaskie domy, stercząca w chmury. Wy myślicie, że ja nie pan, dlatego, że mój dom ruchomy z wielbłądziej skóry. Przecież ja aż w nieba łonie trwam, gdy ono duszę mą porywa. Jak piramidę do pokąd idę, przecież ja do pokąd idę, przecież ja ziemi tyle mam. Do pokąd idę, przecież ja ziemi tyle mam, ile jej stopa ma pokrywa. Do pokąd idę, przecież ja. Do pokąd idę, przecież ja. Ziemi tyle mam. Do pokąd idę, przecież ja. Ziemi tyle mam, ile stopa ma pokrywa. A przecież ja aż w nieba łonie trwam, gdy ono duszę mą porywa. Nad stanami jest i stanów stan, jako wieża nad płaskie domy, stercząca w chmury. Wy myślicie, że ja nie pan, dlatego, że mój dom ruchomy z wielbłądziej skóry.
przecież ja aż w niebałonie trwam, gdy ono duszę mą porywa. Jak piramidę, to pokąd idę, przecież ja, to pokąd idę, przecież ja, ziemi tyle mam. To pokąd idę, przecież ja, ziemi tyle mam, ile stopa ma pokrywa. To pokąd idę, przecież ja, ziemi tyle mam. To pokąd idę, przecież ja, ziemi tyle mam. To pokąd idę, przecież ja, ziemi tyle mam, ile stopa ma pokrywa. To pokąd idę, przecież ja, ziemi tyle mam. A przed nami czwarta i zarazem ostatnia kategoria wieczoru. Idea. Nagroda w kategorii Idea została przyznana po raz pierwszy. Fundamentem każdej idei są wartości, które człowiek wyznaje. Coś, co go inspiruje, z czym się identyfikuje, dlaczego jest gotowy poświęcić się. Zapewne znajdzie to odzwierciedlenie w nominacjach. Najpierw jednak poznajmy skład kapituły przyznającej nagrodę w kategorii Idea. Kapituła. Kategoria Idea. Kapitułę tworzą prezesi zarządów 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, stacji miejskich i nadających cyfrowo, które współpracują w ramach grupy radiowej Audytorium 17. Reprezentantem kapituły jest prezes zarządu Radia Rzeszów S.A. pan Przemysław Tejkowski. Skład kapituły jest już znany. A kogo nominowano? Nominowani. Kategoria Idea. Jarosław Jakubowski. Poeta, prozaik, dramatopisarz, krytyk literacki, dziennikarz. Nominowany za nietuzinkowe i wyjątkowe w swym przekazie sztuki teatralne, słuchowiska, powieści, a także radiowe nowele, które są cały czas obecne na antenach radiowych i telewizyjnych. Piotr Semka, ceniony dziennikarz i publicysta wielu mediów, historyk i autor książek dotyczących współczesnej historii Polski. Nominowany za bezkompromisowe dziennikarstwo, bezbłędne diagnozy społeczne i wierność wyznawanym wartościom. Maria Woś, stała felietonistka Radia Wrocław, ceniona przez słuchaczy za wnikliwe obserwacje rzeczywistości i barwne wspomnienia związane z jej dziennikarskimi i osobistymi dziejami. Nominowana za wybitną osobowość i niewyczerpaną elokwencję wyrażoną w felietonach i w każdym dniu misji dziennikarskiej. Członkowie kapituły już podjęli decyzję. Laudację na cześć laureata wygłosi reprezentant kapituły, prezes zarządu Radia Rzeszów, pan Przemysław Tejkowski. Szanowni Państwo, był rok 1980, 29 listopada. W pewnym liceum ukonstytuował się parlament uczniowski. Przedstawicielem klas pierwszych tego parlamentu został pewien młody chłopak. I jemu też koledzy powierzyli zadanie redagowania gazetki ściennej. Czynił to z ochotą, aż do stanu wojennego, w którym to zaczął czynić to z jeszcze większą ochotą, tylko że już ze ściennej gazetki ona stała się
gazetką podławkową, konspiracyjną. Niełatwo być dziennikarzem w świecie, w którym słowom odbiera się ich właściwe, ich prawdziwe znaczenie. Ten człowiek nie przyjął zaproszenia do świata, jak pisze książę poetów Zbigniew Herbert, rumianego jak rzeźnia o poranku. Nie stał się jego obywatelem. Wybrał drogę o wiele trudniejszą, a też pięknie opisaną przez Herberta, streszczoną w słowach bądź wierny, idź, idź wyprostowany wśród tych, co na kolanach. Tak to właśnie on, pan Piotr Semka. To właśnie za wierność tej drodze, którą wybrał, Audytorium 17, czyli 17 rozgłośni regionalnych Polskiego Radia, uhonorowało pana Piotra Nagrodą Mediów Publicznych w dziedzinie Idea. Za wierność idei i za tę drogę pod prąd. Dziękujemy za nią i gratulujemy nagrody. Pan Piotr Semka niestety nie mógł osobiście przybyć na dzisiejszą uroczystość. Ale jest z nami online. Dobry wieczór, panie Piotrze. Czy się słyszymy? Oddajemy panu głos. Bardzo dziękuję za nagrodę i bardzo było mi miło, że pan Tejkowski, który przeprowadził laudację, wspomniał o tamtej gorącej jesieni 80 roku, kiedy jakoś wielka atmosfera rewolucji solidarnościowej wciągnęła mnie do dziennikarstwa, choć w roli dosyć mało istotnej, no bo szkolna gazetka to jednak nie jest coś, co jest dużą gazetą. Ale jeżeli mam patrzeć z perspektywy czasu, to bardzo bym chciał, miałbym takie marzenie, aby wróciła ówczesna atmosfera odpowiedzialności za Polskę. Ta odpowiedzialność w różnych momentach była towarem bardziej lub mniej potrzebnym. Dzisiaj, kiedy po raz pierwszy od właśnie 81 roku stajemy wobec problemu naruszania naszej granicy, ta odpowiedzialność za Polskę powinna być absolutnie najważniejsza. I jeśli mogę jakieś przesłanie przekazać tym, którzy mnie słuchają, to pamiętajcie, że Polska to jest dar, który dał nam został do tego, by ją bronić, by rozwijać odpowiedzialność za Polskę, by się o nią troszczyć. I to jest chyba najważniejsze, co mogę powiedzieć w ten dzisiejszy wieczór. Bardzo dziękujemy, gratulacje. Piotr Semka, laureat w kategorii Idea. Bardzo dziękujemy. Zapraszamy na scenę przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, pana ministra Krzysztofa Czabańskiego. Zapraszamy. Dziękuję bardzo. Przepraszam, że jeszcze raz do państwa coś powiem, ale to już tak bardzo taka osobista sprawa. Otóż ponad pół wieku jestem dziennikarzem i zauważyłem, jako kiedyś reporter dosyć taki ruchliwy, zauważyłem bez trudu, że wśród czterech laureatów jest troje dziennikarzy. I to jest najlepszy symbol tego, jak rozwija się niezależne dziennikarstwo w Polsce. Pani redaktor Jaworowicz, instytucja, tak się kiedyś mówiło o pani Halinie Miroszowej, o panu Aleksandrze Małachowskim, że wspomnę postaci telewizyjne. Pani Joanna Siedlecka, reporterka, z którą kiedyś miałem zaszczyt i przyjemność współpracować, jak zaczynaliśmy pracę w naszym zawodzie, w różnych redakcjach i współpracować. I później autorka wielu wspaniałych książek, o czym była tutaj mowa. Piotr Semka, pokolenie młodszy, ale przechodzący tą trudną drogę od prasy drugoobiegowej, od podziemia do wolnego dziennikarstwa. To są wybitne postacie polskiego dziennikarstwa i proszę nie wierzyć tym, którzy mówią, że media
są coraz gorsze. Dzięki takim postaciom są coraz lepsze. I kultywujmy i nagradzajmy tych ludzi właśnie takimi nagrodami. Jeszcze raz gratuluję i dziękuję. Dziękujemy. Poznaliśmy laureatów. We wszystkich czterech kategoriach. To z pewnością przyjemne uczucie poczuć się docenionym za swoje osiągnięcia. Nie miał tego szczęścia Cyprian Kamil Norwid, odkryty dopiero w następnej epoce literackiej. Kolejne życie jego wierszom dał Czesław Niemen, a poniekąd także Wojciech Młynarski, który podsunął artyście tomik poezji. Słynny Bema pamięci żałobny rapsod Norwida wykonają teraz dla Państwa Marek Piekarczyk i Mateusz Ziółko. Czemu cieniu odjeżdżasz, ręce złamawszy na pancerz? Przy pochodniach, co z krami grają około twych kolan. Miecz wawrzynem zielony i grom nic płakaniem dziś pola. Rwie się sokół i koń twój podrywa stopę jak tancerz. Idą panny żałobne, jedne podnoszą z ramion snopami wonnymi, które wiatr w górze rozrywa. Drugie w kąchy zbierają z łzy, co się z twarzy odrywa. Inne drogi szukając, choć przed wiekami zrobiono. Zobaczy czarne, co czyha za drogą.
Warto przypomnieć, że rok 2021 jest rokiem norwidowskim. Mija właśnie 200. rocznica urodzin poety. A przed nami nagrody specjalne. Są to nagrody dodatkowe za specjalne dokonania na polu kultury i mediów publicznych. Nagrody specjalne przyznają prezesi mediów publicznych. W tym roku tych nagród jest 7. 4 nagrody Telewizji Polskiej, 2 Polskiego Radia i 1 Polskiej Agencji Prasowej. W czyje ręce trafią nagrody specjalne? Laureata pierwszej nagrody specjalnej Telewizji Polskiej ogłosi członek zarządu Telewizji Polskiej, prezes Mateusz Matyszkowicz. A nagrodę wręczy członkini Rady Mediów Narodowych, pani Joanna Lichocka. Zapraszam. Szanowni Państwo, wydawałoby się, że te kategorie, które stanowią wspólnie Nagrody Mediów Publicznych, to takie oddzielne fragmenty rzeczywistości. Muzyka, to co słychać, słowo, to co napisane, obraz, to co widać, idea też, chociaż musimy pamiętać, że rzeczownik idea w Grecji wywodzi się od idein, czyli widzieć, to zobaczyć coś istotnie. Ale w tym roku mieliśmy do czynienia z wydarzeniem, które jakoś łączy te wszystkie kategorie. Wydarzeniem, które słuchali słuchacze Polskiego Radia, oglądali widzowie Telewizji Polskiej i słuchali. I ci, którzy mieli szczęście być w Filharmonii bądź w Teatrze Wielkim, mogli uczestniczyć w tym wydarzeniu. Aby pokazać je w naszych czasach, kiedy widzowie mają bardzo wysokie wymagania co do jakości zarówno dźwięku, jak i obrazu, w którym żądają już obrazów 4K w najwyższej jakości. To wszystko stało się w tym roku dzięki transmisjom telewizyjnym konkursu Chopinowskiego. Dlatego pierwsza z nagród specjalnych trafia do pani Kaliny Cys, dyrektor, redaktor naczelnej TVP Kultura, ale na jej ręce trafia także dla całego zespołu TVP Kultura oraz dla całego zespołu Telewizji Polskiej, który nad transmisjami pracował. Ja jeszcze chwilę zajmę, bo chciałabym powiedzieć, że pani dyrektor TVP Kultura sprostała wielkiemu zadaniu, ponieważ konkurs Chopinowski to jest, jak państwo oczywiście wiecie, ogromne wydarzenie o ogromnym znaczeniu dla polskiej kultury, ale jak się okazało, po prostu dla codziennych naszych rozmów bardzo wiele było kibicowania, było relacjonowania rozmów między zwykłymi Polakami wokół konkursu Chopinowskiego. Telewizja Polska, TVP Kultura, Polskie Radio, program drugi Polskiego Radia i Radio Chopin, a także internetowe, cyfrowe sposoby nadawania zarówno Polskiego Radia, jak i Telewizji Polskiej poświęciły temu wydarzeniu wiele, wiele godzin transmisji, relacji, bardzo ciekawych wywiadów. To było fascynujące. To rzeczywiście było tematem rozmów zwykłych Polaków. Pokażcie mi państwo taką stację komercyjną albo taką rozgłośnię prywatną, która poświęciła temu wydarzeniu chociaż kwadrans. Nie ma takiej. To pokazuje, jak bardzo wielkie znaczenie mają media publiczne. To pokazuje, jak Polacy, polska kultura byłaby w dramatycznej sytuacji, gdyby nie siła polskich mediów publicznych. Gratuluję pani dyrektor, gratuluję Polskiemu Radiu, Polskiej Telewizji sprostaniu tego zadania, tej misji, z której efektów, z pracy tych twórców możemy korzystać, może korzystać polska kultura. Tylko media publiczne spełniają tę misję. Dziękuję bardzo i gratuluję jeszcze raz. Drodzy państwo, to ja już bardzo krótko. Właściwie mogłabym zamknąć to w dwóch słowach. Dziękuję i dziękuję. Pierwsze dziękuję oczywiście w imieniu całego zespołu TVP Kultura i wszystkich, którzy się przyczynili do tego sukcesu antenowego, jakim był 18. Międzynarodowy Konkurs Pianistyczny imienia Fryderyka Chopina. Ale drugie dziękuję jest moje własne, prywatne. Bardzo się cieszę, że mogę odbierać te nagrody, to po pierwsze. A po drugie,
dziękuję, bo to wielki honor móc współtworzyć tę najwyższą jakość kultury, jaką jest TVP Kultura, od początku związana z konkursem chopinowskim. Dziękuję. Dziękujemy bardzo i gratulujemy. Panie prezesie. Panie prezesie, chcielibyśmy się jeszcze dowiedzieć, kto otrzyma drugą nagrodę specjalną Telewizji Polskiej. Bardzo prosimy. To, że można pokazać dzisiejszemu telewidzowi konkurs chopinowski, to jest wielkie osiągnięcie, ale drugą nagrodę chcielibyśmy przyznać autorom kolejnego wielkiego osiągnięcia, bo często każe się nam wybierać misję albo oglądalność. A chcielibyśmy nagrodzić serial, który jest syntezą historii Polski XX wieku, a jednocześnie jest najchętniej oglądanym serialem w Polsce, nie tylko w telewizji publicznej. To oczywiście stulecie winnych. Serial, który przełamuje wiele granic, wiele wydawałoby się sprzecznych pomysłów. Nie zamyka się w środowisku inteligenckim, chociaż dotyka także Iwaszkiewicza, Szymanowskiego. Pokazuje wszystkie warstwy społeczne. Jest sagą rodzinną, jest możliwością przeżycia razem z naszymi bohaterami tak trudnego polskiego XX wieku. Jeżeli myślimy o kierunkach, w jakich mają zmierzać media publiczne, to pomyślmy o tych dwóch wydarzeniach. O konkursie chopinowskim i o serialu Stulecie Winnych. Czy mamy reprezentantów? Mamy reprezentantów w imieniu Piotra Śliskowskiego, który został tutaj wyznaczony jako laureat tej nagrody. Nagrodę odbierze producent Patryk Peridis. Zapraszamy. Dobry wieczór Państwu. Ze względu na to, że trwają jeszcze zdjęcia do kolejnego sezonu serialu, Piotr Śliskowski nie mógł się pojawić dzisiaj z nami, ale prosił, żeby podziękować władzom Telewizji Polskiej za ten wyraz uznania. Ja, skorzystając z tej okazji, chciałbym podziękować całemu zespołowi, dzięki któremu mogliśmy przygotować takie wspaniałe dzieło. Bo Szanowni Państwo, realizacja takiego serialu to jest kilkadziesiąt dni zdjęciowych, to jest ponad 100 osób na planie. To jest wydarzenie, dzięki któremu potem możemy przekazywać widzom kontent najwyższej jakości. Chciałbym też z tego miejsca podziękować naszym widzom, bo to dla Was produkujemy to, co oglądacie. Dziękuję pięknie. Dziękujemy bardzo i gratulujemy. Dziękujemy. A przed nami trzecia nagroda specjalna Telewizji Polskiej. Z wielką przyjemnością na scenę zapraszamy redaktora naczelnego Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, pana Jarosława Olechowskiego. Dobry wieczór. W imieniu Kapituły, ale także ośrodków regionalnych Telewizji Polskiej, które dokonały tego wyboru w przytłaczającej większości, chciałem powiedzieć, że poinformować, że postanowiliśmy nagrodzić panów Krystiana Kuczkowskiego i Michała Bandurskiego, twórców filmu Krzysztof Krawczyk – Całe moje życie, bo ten film realizuje naszą ambicję łączenia misji mediów publicznych z wysoką oglądalnością. Premierę obejrzało 4 miliony widzów, a biorąc pod uwagę 3 emisje w Telewizji Polskiej, ten film zgromadził 10 milionów widzów. To jest ogromny sukces, rekordowy wynik, jeśli chodzi o filmy dokumentalne i naprawdę ogromne osiągnięcie. Zdaniem Kapituły ten sukces to nie tylko zainteresowanie widzów, to nie tylko niesamowite, niezwykłe życie Krzysztofa Krawczyka, ale także umiejętności twórców, którzy potrafili namówić tego niezwykłego artystę na to, żeby otworzył się przed kamerą i de facto dokonał bilansu swojego życia. Panowie, zapraszam na scenę. Y-
Dobry wieczór Państwu. W imieniu całej ekipy pracującej przy tym filmie chciałbym podziękować Kapitule. Chciałbym podziękować prezesowi Kurskiemu nie tylko za nagrodę, ale też za to, że gdy 2 lata temu przyszedłem do niego z pomysłem zrealizowania filmu dokumentalnego o Krzysztofie Krawczyku, odpowiedział krótko: rób. Zabraliśmy się do pracy i film powstał. Dziękuję Michałowi, który zgodził się ze mną ten film zrealizować. Bez jego wrażliwości na pewno by to tak nie wyglądało. Dziękuję Telewizyjnej Agencji Informacyjnej, która była producentem tego filmu. Dziękuję producentowi Pawłowi Gajewskiemu. W Telewizji Polskiej mamy wielki skarb narodowy w postaci archiwów Telewizji Polskiej. Tam jest ciągle jeszcze wiele perełek nieodkrytych albo zapomnianych i my mamy taką ambicję, żeby je wciąż odkrywać, zaglądać do tego archiwum coraz częściej. Przygotowujemy kolejne projekty, kolejne filmy. Nagrodę chciałem dedykować Krzysztofowi Krawczykowi, którego już z nami nie ma. Krzysztof, to jest dla ciebie. Byłeś wspaniałym, wrażliwym człowiekiem, wielkim wokalistą. Powiedziałeś nam w tym filmie, co jest w życiu ważne. Ważne jest to, żeby gonić za marzeniami i żeby nie tracić czasu. I my się tego trzymamy, działamy, nie tracimy czasu. Bardzo Państwu dziękuję. Przekazuję jeszcze głos Michałowi, który na pewno też... Krystian powiedział wiele ważnych słów. Ja tylko dodam, że ta statuetka oczywiście jest ciężka, ale ten film nie był ciężkim doświadczeniem, tylko piękną podróżą i przygodą, za którą również Ci dziękuję. Dziękujemy przede wszystkim Ewie Krawczyk, Andrzejowi Kosmali, że razem z Krzysztofem uchylili nam te drzwi do tego ich świata i bez nich to by się po prostu nie udało. Dziękujemy cudownej ekipie. Każdy z tych ludzi, z których pracowaliśmy, włożył całe serce w to, żeby ten film wyglądał, jak wyglądał. Aleksandra Machnik, Monika Bielczak, Kamil Szyszka, Filip Pakuła, Jacek Pakuła, Marcin Grabiński, Mateusz Sawicki. Z całego serducha Wam dziękujemy. I dziękujemy oczywiście Państwu, widzom, którzy obejrzeli ten film. Bardzo dziękujemy najbardziej chyba za te takie komentarze, które mówiły o tym, że był to dobry i mądry obraz. I on chyba taki był, a był dlatego, że Krzysztof był, jest i będzie zawsze w naszych sercach bardzo dobrym i mądrym człowiekiem. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Gratulujemy. Szanowni Państwo, została nam jeszcze 4. nagroda specjalna Telewizji Polskiej. W czyje ręce trafi? Nazwisko laureata ogłosi członek Kapituły Obraz, Przemysław Babiarz. Szanowni Państwo, zdolność powiedzenia prawdy jest fundamentem naszej suwerenności. Ta myśl ukonkretniona do prawdy o zbrodni katyńskiej, wyrażająca pogląd świętej pamięci prezydenta Lecha Kaczyńskiego, puentuje film Stan zagrożenia. Film ważny, niezwykły, który w jakiś sposób podsumowuje 11 lat prób wyjaśnienia tajemnicy katastrofy smoleńskiej. Jak pisze sama autorka, jak sama to określiła, efekt 10 lat gromadzenia materiałów, dziennikarskiego śledztwa na temat śmierci polskiego prezydenta na terenie Federacji Rosyjskiej, a także próba ujęcia problemu w pigułce w sposób zrozumiały dla międzynarodowego widza. Ta pigułka ma nas leczyć z obojętności i z zapomnienia. Ta pigułka może dla niektórych okazać się gorzką, bo pokazuje naocznie, jakie były przyczyny katastrofy smoleńskiej. Pokazuje to w sposób arcynowoczesny i dobitny, przedstawiając rekonstrukcję, animacje komputerowe, wypowiedzi tych, którzy dokonali tych analiz, którzy pokazali miejsca konkretne w kadłubie zrekonstruowanym, gdzie trzeba było się wdrapać, gdzie trzeba było wszystko zmierzyć i zważyć. Mędrca szkiełkiem i okiem, a przecież
tego chłodu i dystansu w przypadku tych wydarzeń i tego filmu niepodobna zachować. Z wielką radością i przyjemnością chciałem ogłosić, że nagroda specjalna prezesa Telewizji Polskiej Jacka Kurskiego, ale przyznana głosami całej kapituły, zostanie wręczona Ewie Stankiewicz. Zapraszamy Cię, Ewa. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję. Bardzo dziękuję prezesowi Telewizji Polskiej i wszystkim osobom w Telewizji Polskiej, które umożliwiły zrobienie filmu Stan Zagrożenia. To jest film, który dokumentuje wiedzę na temat tragedii smoleńskiej, w której na terenie Rosji zginął polski prezydent i 95 osób kluczowych dla suwerenności państwa polskiego. Ten film powstał ze świadomości, że sprawne, profesjonalne badanie i śledztwo oraz wyciągnięcie konsekwencji w tej sprawie ma bezpośredni wpływ na bezpieczeństwo państwa dziś. Właściwe i skuteczne postępowanie, tak jak w przypadku każdej zbrodni, potrafi uśmierzyć cierpienie bliskich ofiar. Pracę przy tym filmie chciałam zadedykować właśnie rodzinom ofiar tej tragedii, które wciąż cierpią. Dziś na międzynarodowych festiwalach filmowych krąży co najmniej kilka dużych filmów dokumentalnych o katastrofie holenderskiego samolotu MH17. Cieszę się, że dzięki filmowi Stan Zagrożenia problem tragedii smoleńskiej jest także obecny w świecie. W tym świecie festiwali międzynarodowych przynajmniej. 18 nagród i wyróżnień oraz ponad 3 miliony widzów pokazuje, że to, co się stało w Smoleńsku, wciąż przejmuje i domaga się właściwych działań. Bardzo Państwu dziękuję. Dziękuję szanownej kapitule, dziękuję prezesowi. Dziękuję bardzo. Dziękujemy bardzo. Dziękujemy. Gratulujemy. Czas na nagrody specjalne Polskiego Radia. Polskie Radio przyznało w tym roku dwie nagrody specjalne. Nazwiska laureatów ogłosi prezes zarządu, pani Agnieszka Kamińska, którą zapraszam na scenę. Szanowni Państwo, kilka minut temu moi przedmówcy mówili o bogatych archiwach Telewizji Polskiej. Prawie stuletnia historia Polskiego Radia też sprawiła, że w archiwach Polskiego Radia jest całe mnóstwo właśnie perełek, nieodkrytych, interesujących nagrań. I tym wszystkim z wielką pasją i z wielką miłością, z wielkim oddaniem zajmuje się dyrektor Archiwum Polskiego Radia, pani Elżbieta Berus-Tomaszewska. To właśnie pierwsza nagroda specjalna zarządu Polskiego Radia trafia w jej ręce. A to, że jest oddana Polskiemu Radiu, pracy dla Polskiego Radia, ale też dla szerzenia historii naszej polskiej, tożsamości polskiej, świadczą wspaniałe albumy ikonograficzno-fonograficzne, które właśnie dzięki zasobom Archiwum Polskiego Radia pani dyrektor znajduje, opisuje w interesujący sposób, wkłada do tychże albumów. Ja tylko przypomnę, pan przewodniczący Rady Mediów Narodowych Krzysztof Czabański, swego czasu prezes Polskiego Radia, zaczął taką serię wydawnictw tożsamościowych. Potem nastąpiła kilkunastoletnia przerwa. Zostały wydane wtedy albumy Katyń i Wołyń. I w ubiegłym roku, dzięki ogromnej pracy i wysiłkowi pani dyrektor Elżbiety Berus-Tomaszewskiej, Polskie Radio powróciło do tej tradycji właśnie tych wyjątkowych wydawnictw.
pani dyrektor, na pani ręce. Bardzo dziękuję za tę wielką pracę, którą pani wykonała. Bardzo serdecznie dziękuję. Jest to dla mnie ogromny zaszczyt, że dostałam tę nagrodę. Natomiast jest to również, bardzo się cieszę, że się mówi właśnie o archiwum, Polskiego Radia. I chciałabym z tego miejsca podziękować wszystkim kolegom, z którymi na co dzień współpracuję i z którymi staramy się dać drugie życie właśnie tym naszym archiwaliom i opowiadać historię dźwiękami, bo taki właśnie jest zamysł albumów, o których tutaj wspominała pani prezes. Bardzo serdecznie dziękuję pani prezes i dziękuję wszystkim. Dziękujemy, gratulujemy. Pani prezes, prosimy o drugą nagrodę w takim razie, drugą specjalną nagrodę Polskiego Radia. Druga wyjątkowa nagroda specjalna, równoważna do tej pierwszej, przypada pani dyrektor Małgorzacie Małaszko-Stasiewicz, pani dyrektor programu drugiego Polskiego Radia. Przed chwilą też była mowa o wielkiej roli Polskiego Radia podczas konkursu Chopinowskiego. Polskie Radio, program drugi Polskiego Radia był współorganizatorem tego wydarzenia, ale to nie tylko za to, bo pani dyrektor przez 10-letnią pracę jako dyrektor programu drugiego Polskiego Radia wykonuje ogromną pracę przy propagowaniu, szerzeniu kultury właśnie wysokiej, muzyki poważnej, jazzowej, ludowej. I to właśnie ta nagroda, pani dyrektor, trafia na pani ręce. Bardzo, bardzo dziękuję. Zapraszamy. Szanowni Państwo, bardzo dziękuję pani prezes za wyróżnienie, za nagrodę. Ten dzisiejszy wieczór i przywoływany wielokrotnie Norwid skierował tak moje myśli do tego, czego nas uczył, przed czym nas próbował ochronić. Jesteśmy odpowiedzialni za to, żeby pokazywać piękno i pokazywać to, co wartościowe. Mogę przyznać i myślę, że Kalina też to może zrobić, że należymy do tych szczęśliwców, którzy nie tylko z pasją, ale mogą zawodowo się temu poświęcać. Że mogą właśnie to, co piękne, mądre i wartościowe wraz z naszymi zespołami pokazywać. Dziękuję za tę nagrodę i za ten wieczór. Dziękuję. Dziękujemy, gratulujemy. A pulę tegorocznych nagród specjalnych wieńczy nagroda Polskiej Agencji Prasowej. Nazwisko laureata oraz krótką laudację na jego cześć wygłosi prezes zarządu, pan Wojciech Surmacz, którego zapraszamy na scenę. Może powiem tak, jak nadeszła pandemia, to przy pierwszej fali pandemii mieliśmy takie dni w Polskiej Agencji Prasowej, że tworzyliśmy tak około 2500 informacji dziennie. Dzisiaj to tak trochę się obniżyło do około 1000 informacji dziennie i wyobraźcie sobie Państwo, że on musi to wszystko wiedzieć. I wszyscy ci ludzie, którzy do niego dzwonią, piszą, chcą się z nim spotkać, to są dziennikarze, szefowie innych mediów, politycy, biznesmeni, generalnie cały przekrój społeczny. On jest tak profesjonalny, że oni są przekonani, że on to naprawdę wie. To powiem teraz tak. Za dziennikarstwo najwyższej próby i za profesjonalizm w tworzeniu i w redagowaniu informacji, które trafiają do wszystkich mediów w Polsce i za granicą, nagrodę specjalną zarządu Polskiej Agencji Prasowej dostaje Cezary Bielakowski, redaktor naczelny Polskiej Agencji Prasowej.
Dobry wieczór, szanowni państwo. Jestem zaszczycony tą nagrodą. Takie wspaniałe, przyjemne podsumowanie ostatnich lat pracy w agencji. Dziękuję panie prezesie za tę nagrodę. Ja tutaj tylko króciutko pozwolę sobie podziękować wszystkim dziennikarzom, redaktorom, którzy pracują w Polskiej Agencji Prasowej, bo ten sukces bez ich codziennego, całodobowego czasami trudu i w kraju, w Warszawie i w wielu miastach wojewódzkich i nie tylko, poza granicami Polski, no, złożył się na tą piękną statuetkę nagrodę. Dziękuję serdecznie. Dziękujemy bardzo. I jeszcze raz gratulujemy. Prosimy o pozostanie na scenie. Zapraszamy do wspólnego, pamiątkowego zdjęcia. Zapraszamy na scenę przewodniczącego Rady Mediów Narodowych, przedstawicieli kapituł i mediów publicznych wręczających nagrodę, a także wszystkich laureatów. I z wielką przyjemnością jeszcze raz ogłaszamy, iż laureatem Nagrody Mediów Publicznych 2021 w kategorii Słowo została Joanna Siedlecka. W kategorii Muzyka Józef Skrzek. W kategorii Obraz Elżbieta Jaworowicz. W kategorii Idea Piotr Semka. Laureatami Nagród Specjalnych Telewizji Polskiej zostali Krystian Kuczkowski, Michał Bandurski, Ewa Stankiewicz, Kalina Cys i Piotr Śliskowski. Zapraszamy wszystkich. Laureatkami Nagród Specjalnych Polskiego Radia zostały Elżbieta Berus-Tomaszewska, a także Małgorzata Małaszko. Nagrodę specjalną Polskiej Agencji Prasowej otrzymał w tym roku Cezary Bielakowski. A my już dziś zapraszamy państwa na przyszłoroczną galę Nagród Mediów Publicznych. A twórcom polskiej kultury życzymy niezmiennie zdrowia, siły, kapitalnych pomysłów i spektakularnych sukcesów. Państwu przede wszystkim zdrowia, ale także udanego wieczoru. Do zobaczenia za rok.